Mamo, 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 chciałbym mieć Type'a 5 Heavy. Mama. Nie, synu, mam przecież Type'a 5 w domu. Type 5 w domu, proszę państwa. No, powiecie pewnie, że trochę szydzę z tego czołgu, bo wiadomo, no, tak jak Type 5 Heavy, no, w zwykłym wodzie jest gruzem, no to możecie się domyślić, że ten czołg też jest gruzem. Ale czy tak jest naprawdę, no to opowiem wam w tym dzisiejszym odcinku. Ale oczywiście jest to następny odcinek z naszej serii omawiania linii. Będzie on całkiem długi, ponieważ będzie dużo pojazdów, aż 6, więc lepiej przykujcie sobie jakąś przekąskę, jakiś napój, żeby wytrzymać się całe oglądanie. Jeszcze wybaczcie, że się nie przedstawiłem. No, jestem Kuba Koki, właśnie tak jak mówiłem, będzie omawianie linii. Ale zanim przejdziemy do omówienia jakby wyposażenia, jakie należy do nich założyć i jak się przygotować te pojazdy wszystkie. No ogólnie większość pojazdów będzie podobnie przyszykowana, bo raczej podobnie wygląda ich gra, no to oczywiście nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji na kanale oraz zostawić dzwoneczek, żebyście nie pominęli następnych odcinków na kanale. Oczywiście napiszcie komentarz, oceńcie, czy dla was ta linia jest fajna, czy nie. No i możecie też kliknąć łapeczkę w górę, jeżeli wam się materiał spodobał, wtedy będę wiedział, że takie filmiki wam się podobają i możecie też na przykład doradzić, czy chcielibyście jakąś tam linię omówić, którą na przykład grałem, albo na przykład, która was interesuje. Bo jeszcze dużo linii mnie czeka. No i na pewno jak wejdą kolejne nowe czołgi, też będzie kolejny odcinek z tej serii zamówienia nowej linii, jaka wejdzie. Nie wiadomo, jaka będzie następna, ale to się przekonamy po jakimś tam czasie, więc koniec omawiania informacji. Czas przejść do omówienia wyposażenia i przygotowania pojazdów, więc cięcia. Oczywiście najpierw zaczniemy od załogi. Takie wiadomo, cała linia od 5 tieru to są czołgi ciężkie, więc badamy czołgi ciężkie. Moim zdaniem warto tutaj zamontować oczywiście niezawodność na prawo oraz desperata. Strażak też się w miarę przyda. A jeżeli chodzi o inne perki, no to na pewno szczęśliwy traf, mało rozrzut działa, precyzyjny ostrzał oraz przełom. Z medów oczywiście szał bojowy, mocniejsze przybicie, płynny obrót wieży oraz gładką jazdę. Z tedeków najważniejsze, żebyście zrobili hamowanie sprzęgłem, też ważne będzie łagodny skręt oraz snajper. Ewentualnie śmiertelna dokładność, ale to już poza priorytetem. Oczywiście ulepszenia pomijam, kamuflaż daje 2% tak jak zawsze, więc niedużo, ale zawsze warto założyć kamuflaż, daje wam przewagę. Materiał eksploatacyjny to jest standard, czyli wielozadaniowy zestaw naprawczy, adrenalina oraz zestaw naprawczy, raczej innych modułów się nie zabiera. Jeżeli chodzi o zapasy, no to 6 tierów wzwyż, no to jak widzicie onirigi, biały ryż oraz wzbogacone paliwo. Na 5 tierze polecam wam biały ryż oraz standardowe paliwo. Bo na 5 tierach już tych mocniejszych, no niestety nie założycie. Amunicję omówię oczywiście w różnych pojazdach. No i zaczniemy teraz od wyposażenia. Oczywiście dla każdego mechanizm dostosowujący, ulepszony system na prowadzenie oraz działo wyborowe. Ewentualnie stabilizator, jeżeli chcecie mieć szybciej działo skupione, jeżeli się ruszacie. Z żywotności polecam wam zmodernizowane moduły. Wzmocniony pancerz, powiecie dlaczego? Otóż te pojazdy no, mają w miarę fajny pancerz, chociaż jak załadujecie golden, to można bardzo łatwo je przebić, więc wzmocniony pancerz na pewno bardziej was uodporni na strzelanie pocisków z golda. Szczególnie, a że jeszcze jak się skontujecie, to będzie naprawdę mega twardo was przebić. Oraz skrzynka z narzędziami, wiadomo dlaczego. No i ze specjalizacji jest taka ciekawa rzecz, ponieważ na 5 i 6 tierze macie dostęp do ulepszonej optyki oraz siatki maskującej. Oczywiście dla nich polecam ulepszoną optykę. Ale od 7 tieru wzwyż macie ulepszony stabilizator pionowy, dzięki czemu możecie sobie poprawić elewację oraz depresję działa 3 stopnie. Oraz albo ulepszone zawieszenie, które poprawia wam prydle gruntu oraz przyspiesza was obrót czołgu. Ja osobiście wolę ulepszony stabilizator pionowy, ponieważ 6 stopni opuszczenie działa. No każdy ma ten pojazd, to jest dla mnie słabo. A staje się 9, czyli naprawdę bardzo fajna wartość. Mimo tego, że niektóre czołgi no, trochę wolno się obracają, no to według mnie ulepszony stabilizator jest o wiele ważniejszy. Oczywiście z kolejnych modułów warto założyć akcelerator silnika, chyba że pojazd ma no, w miarę fajny, przyjemną moc na tonę, to wtedy ulepszone sterowanie będzie przydatne. To będę jakby osobiście omawiał, na którym czołgu warto to sterowanie, na którym
akcelerator. No i ostatnio oczywiście każdy wybiera jak chce, ja wolę jednak system dostaw materiałów, żeby szybciej naprawiać gąsienicę, żeby miał szybciej zestawy naprawcze. Więc to z wyposażenia wszystko. Przejdźmy teraz do omówienia naszego pierwszego czołgu, czyli Mitsu 108, czołgu ciężkiego 5 tieru. Więc najpierw mówimy, co sądzę o tym pojeździe i lecimy do bitew. Dobrze widzowie, no to zacznijmy od omówienia 5 tieru, czyli Mitsu 108. No jest to czołg, który jak rzuci na 6 tiery, no to katastrofa, jak rzuci na 5, no to jeszcze daje sobie radę. Ale najważniejsze jest to, żeby wyłączyć najlepiej w tym pojeździe tryb dominacji, bo wtedy macie większą szansę, że bo wtedy jak wyłączycie, to to mniejsza szansa jest na to, że wyrzucicie 6. No chyba, że jesteście mną, to wtedy może 3 razy rzędu wam wyrzucić 6 tiery. No i ja zawsze mam pecha w tej grze, więc tak się zdarza. No jeżeli chodzi o parametry tego pojazdu, no to chyba zacznijmy od zalet, bo no tutaj zalet no to jest raczej krótsza lista. W ogóle piąte tiery, no to zazwyczaj mają mało zalet, w większości to są wady. Ale jeżeli chodzi o zalety tego pojazdu, no to po pierwsze mamy uszkodzenia. Gramy na trollu, ponieważ w moim zdaniem jest bardziej opłacalne niż stokowe działo. Mimo tego, że stokowe działo też ma jakieś tam plusy, no to dla mnie topowe jednak ma większy sens. Więc do zalet na pewno zaliczam uszkodzenia. 280 na zwykłych oraz na hekach 410, na goldzie 250, więc też spoko. Do zalet mogę jeszcze dodać chyba pancerz, który no czasami daje sobie radę, jeżeli wyrzucie na piątki, to może odbić górną płytą, wieżą. Gorzej jak załadują golda, to wtedy może nas na pewno przebić. Ale też fajnie ten czołg nadaje się do sidescrapa, więc to też jest jakaś tam zaleta. Do was niestety muszę przede wszystkim zaliczyć, przede wszystkim jego penetrację. No na zwykłą mamy 95 penetracji. Na goldzie nie lepiej, bo mamy na goldzie tylko 120. Jeżeli chcecie grać stokowym działem, no to myślę, że stokowe działo no lepiej by się nadawało do takiej gry na wyższych tierach, bo macie na godzie 150. Ale na zwykłych macie też 105, więc ten czołg raczej szykuje się do gry na golda albo po prostu for fun na piąte tiery. Ja pomyślałem, że wezmę sobie zestaw for fun, bo raczej piątymi tierami za dużo się nie gra. Jeżeli chodzi o kolejne wady, no to prędkość do tyłu jest słaba, 10 km na godzinę tylko jedziemy. No prędkość maksymalna do przodu 30 też show nie robi, ale mamy na tyle fajną mocną tonę, że można się tej prędkości rozpędzić. Z działa jeszcze zapomniałem powiedzieć problemy z celnością, czasem celowania oraz mamy na tym dziale 5 stopni depresji działa, na tym stokowym mamy 6 stopni, więc depresja działa w tym pojeździe jest tragiczna. DPM mamy nawet spoko, 1300, no to uważam, że to jest raczej standardowa wartość na tym pojeździe, chociaż na pewno mogło być lepiej. Do jeszcze jednej zalety można zaliczyć prędkość obrotu kadłuba, która jest fatalna, 23 stopnie, z dopłokami to jest słabo. I nawet jak zamontujecie ulepszone sterowanie, to macie tylko 25 stopni obrotu kadłuba, więc też tragedia. Ale na pewno mniejsza niż teraz co mam. Więc zaraz kliknę bitwę, po prostu będę grał z cięciem, może jak wyrzucie na piąty tyry to pokażę, bo na szóstkach nie warto pokazywać się bitew, więc miejmy nadzieję, że wyrzuci mnie jak najszybciej na piąte tiery. Dobra widzowie, pomyślałem jednak, że puszczę sobie powtórkę, bo zrobiłem tyle bitew, nic nie weszło w ogóle. I to jest najlepsza bitwa, mimo najlepszą bitwę jaką w ogóle zrobiłem. Już powoli tracę cierpliwość do tego pojazdu, więc już pokażę tą bitwę, mimo tego, że i tak jest słabo moim zdaniem, no to chyba najlepsza z tych wszystkich. Przynajmniej jakaś tam akcja będzie, więc mapa Himmelsdorf, losowanie z szóstkami, piątkami, no na szóstki mnie wyrzuciło, ale coś się tam udało zrobić, zaraz tutaj zobaczycie co ja tutaj zrobiłem, więc pojechałem na prawą stronę i teraz czekam aż to coś wyjedzie. Pomyślałem też może, że na lewej stronie tutaj bardziej po lewej nie ma nic, więc pojadę na prawą stronę. Więc jadę. No trochę z RL-em się blokuje, ale no tak się zdarza. Widzę tutaj wrogiego Mitsu. No i taka no trochę niezbyt fajna wymiana. Strzelił mi gościu za 160, ja mu tylko dobiłem ogryska, ale przynajmniej mam jeden czołg mniej. To jest przynajmniej jakaś tam dobra wiadomość. Teraz tak. Myślę co to zrobić. Czy w Tigera przymierzyć, czy w RL-a? Tutaj trochę się cofnąłem, mogłem dostać od RL-a, ale na szczęście
Zdążyłem podjechać do przodu. I teraz taka trochę niefortunna sytuacja. Widzicie, to opuszczenie działa. Nie mogłem, musiałem specjalnie skręcić, żeby mieć na niego przestrzeń. I teraz tak. Bóg wie, że Tigera nie przebito pancerza. I to z Golda strzałem, 120 penetracji. Jak widzicie, no penetracja czasami zawodzi w tym pojeździe. Teraz tak. Znowu muszę się kręcić, żeby przebić się jego. Górna płyta świeci się delikatnie na czerwono, ale i tak udaje mi się ją przebić. Drugi frag dla nas, mamy tylko 116 damage'a. No dwa strzały oddaliśmy, no ogryski, więc szczerze tutaj nie było tutaj za dużo co robić. Teraz próbuję przemierzyć w garnki Type'a, niestety to jest no trudny strzał. Teraz tak. Tutaj no mogłem strzelić w Type'a, ale strzeliłem w ARL'a, bo no po prostu Type jechał, więc zanim bym zdążył w niego przymierzyć, no to było po nim. Więc jedziemy teraz. Podjeżdżamy. Tutaj mierzę ARL-owi garnek, żeby go na pewno przebić. Strzelamy za 234, tutaj trochę mnie Sherman blokuje, ale i tak zaraz ten ARL padnie, więc to nie jest jakiś tam duży, to nie jest jakiś tam mega duży problem. Teraz tak. Widzę tego Crusadera, niestety nie udaje mi się w niego strzelić, bo fałka była szybsza. Teraz jedziemy po Type'a, próbuję tego Type'a dobić. Zaraz załadowałem HK nawet, żeby mieć go na hita. Niestety widzę, że KW1 mierzy w moją stronę, więc trochę się wycofałem. Ta KW2 zniknęła, więc na razie do niej nie podjeżdżam, bo się boję, że znowu we mnie celuje. Ale widzę, że ten Type trochę agresywnie gra, a KW2 była za budynki, więc podjeżdżam. Teraz załadowałem Golda, żeby dobić KW2. Czy uda mi się nią dobić? Czy uda mi się ją dobić? Niestety 40 TPH Bicha go szybciej dobił i ta bitwa kończy się dla nas zwycięstwem. Może wynik nie jest najlepszy, nie zrobiłem za dużo, ale przynajmniej coś się udało nas w hiterach ugrać. Odznaka drugiej klasy, 600 damage'a, tylko no to nie jest dużo, 3 fragi. No to te 3 fragi powodują, że jest więcej XP, dlatego druga klasa. Jeżeli chodzi ogólnie o wynik, no to X nas nie obchodzi. Zdobyliśmy włącznie z kosztami 933 kredyty, więc jak widać tym czołgiem no nie za bardzo da się zarobić. Pamiętajcie, że mam też konto premium, więc raczej nie oczekujcie zarobków dużych tym pojazdem. Jeżeli chodzi o wynik tej bitwy, no to tutaj damage'owo wyglądamy słabo, ale jeżeli chodzi o X, no to trzeci w naszym teamie. No nie jest to jakaś tam mega dobra bitwa. Tutaj pokazał się kolejny raport, ale też ta bitwa moim zdaniem jest gorsza niż to, co teraz pokazałem. Więc jak widzicie, no bardzo ciężko zrobić tym pojazdem wynik. Bardzo ciężko naprawdę się tym gra. Ale jak rzuci naprawdę dobrze, no to też jest szansa na to, że wyjdzie źle, ale jest szansa na to, że wyjdzie dobrze. Więc to naprawdę zależy od tego, jak uda wam się ogarnąć ten pojazd. Więc po bitwie na piątce czeka nas tier 6. Naszym kolejnym czołgiem, a dokładnie szóstką, będzie japoński Yunu. Ja mówię Yuni, bo łatwiej to powiedzieć, więc czym charakteryzuje się ten pojazd? No to moim zdaniem no ten pojazd raczej jest przeciętny. No chyba najgorzej mi się tym grało pojazdem z całej linii. Naprawdę pojazd bardzo mnie rozczarował. Myślałem, że to będzie mega fajny, szczególnie jak grałem piątką. Naprawdę wydało mi się spoko, ale się okazuje, że jest jednak słaby, może nawet tragiczny. I naprawdę nie wiem, co bym nie musiał skusić, żeby ten pojazd był dobry. No moim zdaniem nie jest to jakiś tam fajny pojazd. Długo skupia, słaba stabilizacja, mimo tej dobrej celności ciężko cokolwiek trafić. No penetracja, no strzału nie robi, 135 na zwykłych. Mamy na stokowym dziale więcej. No 220 damage'a, no to i raczej standardowa wartość, chociaż też na pewno mogło być więcej, tak z 240 na przykład. 6 stopni depresji działa, no to jest słabo. No DPM może jest ok, ale mamy też kolejne problemy. No mamy niewystarczającą moc silnika, żeby jechać te 40 na godzinę, dla mnie to jest słabo. No i ten pancerz, który strasznie mnie rozczarował. Mamy tak, dolną płytę, którą łatwo przebić, tutaj szczególnie tą wyższą partię. Mamy tak, garnek też wielki. No i nadgąsienie nad sami też wchodzi bardzo łatwo. Jak załadujecie Golden, to
tempo S staje się naprawdę przebijalne dla niemal każdego. Więc naprawdę pojazd jest niewarty w ogóle grania. Najlepiej pominąć za Free Expa. Chyba, że chcecie się pomęczyć, no to możecie to zrobić. Ja odbiorę jeszcze tą nagrodę. Włączmy sobie ten tryb dominacji, zawalczymy tą jedną bitewkę. Nawet jak zrobię 0, no to będzie po prostu pokazane, że ten pojazd jest słaby. No i wypada na mapa Molendik, w której potyczko losowanie full szóstki, więc no całkiem wyjątkowe, bo zazwyczaj losuje dwa tiery, a to wylosowało tylko jeden. Z takim czołgiem, który może nam sprawiać taki problem z przebijaniem, może być co najwyżej ten Churchill 6. On jest naprawdę bardzo twardy. Chociaż w moim przypadku to każdy czołg będzie twardy, bo ja mam takiego farta, że wszystko w ogóle potrafi się odbić. Nawet często mi Su 100Y sprawia problemy z przebiciem. To jest naprawdę dziwne, bo Su 100Y raczej pancerza nie ma. Ale widzę, że większość czołgów teraz jedzie w prawo, więc jedziemy w prawo. Kowu 2 dopiero teraz się obudziło, ale wiemy, że na pewno nie jest stawku. Lepiej, żeby obudzić się późno, niż żeby w ogóle się nie obudzić. Jak widzicie, no to no, dojechanie trochę nam zajmuje. Może jedziemy trochę szybciej od KW2, ale wiadomo, KW2 jest troll tankiem, ona raczej nie może być przesadzona. Nie może na przykład jechać mega szybko. Szczególnie, że to jest czołg ciężki, on musi trochę się rozpędzić, to bym powiedział super ciężki. A nasz czołg no, nie wygląda na jakiegoś takiego mega ciężkiego, więc gramy. Pierwsze strzał oddane w trafika za 214 i teraz wyjeżdża ten największy problem, Churchill 6. No nie przebijamy go, mówię, ten pojazd jest w miarę twardy, więc łatwo się od niego odbić. Na szczęście mamy na goldzie fajną penetrację, 195, to pozwala na to, że możemy jakoś go z golda przebić. Teraz go nawalamy, póki jeszcze żyje. Tak cały czas zmieniam na to zwykłe, bo mówię, że może w każdej, bo myślę, że w każdej chwili może na przykład stanąć bardziej bokiem. Churchill 6 ładuje na nas golda i nas przebija. My na szczęście go dobijamy. Nie będziemy już się musieli z nim tak upierać. Teraz T34 dobijamy ją za 121. A teraz pojedziemy sobie po tą V-kę. Może w tej V-ce się uda zrobić trochę damage'a, bo na razie no, mamy zaledwie 700. To moim zdaniem na szóstych tirach to jest słabo. Dla mnie by najlepiej byłoby chociaż te 1200 zrobić. Już nawet nie mówię, żeby było tam z 1500, ale 1200 to już by był dla mnie wynik zadowalający. Tak. Najpierw dobijmy tą V-kę, bo ona ma mniej życia. A teraz mieszmy w tego P4-3 bis. Albo przy okazji dobijmy trafika, skoro jest na przestrzale. Cyk. Specjalista teraz na pewno będzie. Może w tej bitwie uda się nawet w pula wbić, chociaż wątpię. Rosyjni nie będzie, ale będzie co najmniej pól. No i w takiej prostej sytuacji nie trafiamy czołgu. Mówię, no stabilizacja w tym pojeździe trochę słaba jest. No i został tylko na szor. No na szorna może nawet z heka porobić, więc warto je załadować w tym momencie i jedziemy po niego. Jak zjeżdżamy z górki, to ten pojazd nawet fajnie jedzie, niestety na prostej, a szczególnie pod górkę, no to jedzie trochę gorzej. Jedziemy. Z powodu tego, że na szorno w ogóle nie widzieliśmy, to może mieć full HP. Więc nawet tego wykryją, to będę miał jeszcze tam trochę czasu na znalezienie go. Ale gdzie on jest w ogóle, bo cały czas jedziemy. Tutaj na lewej stronie go nie widzieliśmy, w mieście go nie ma. Tutaj przy naszym spawnie to na pewno go nie ma, bo tam na szorn cały czas stał, więc... Bardzo dziwna sytuacja. Czy on w ogóle się teleportował, czy coś się wydarzyło? Czy on może się po prostu bardzo dobrze schował? Dobra, przez to, że go nie widzę, no to po prostu chyba najlepszym pomysłem będzie kapowanie bazy. Przymierzę może w takie najbardziej oczywiste miejsce, gdzie może być, na przykład w tym miejscu. Naprawdę... O, tu jest! Ale się gościu skampił, fajnie. Sprytny gościu, dobra. Hajakiem strzelamy go za 292. Spróbujemy go jeszcze staranować, cyk, taranem go i cyk, haeczkiem, dobijamy go. Fajna bitwa, zrobiliśmy 5 fragów, to jest naprawdę w moim przypadku cud, że się udało taki wynik zrobić, więc jak widzicie, zwycięstwo. No i
tej bitewce zrobiliśmy 1500 damage'a oraz 5 frogów. Dało nam to odznakę drugiej klasy, odbiliśmy 930 damage'a, więc no czasem ten pojazd odbija, ale w większości przypadków no niestety nie odbija. No i oczywiście medal specjalisty oraz medal Radleya Waltersa za 5 fragów. Jeżeli chodzi o zarobki, no to wraz z kosztami mamy 11 469 kredytów zarobku. Więc nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Jeżeli chodzi o wynik ogólny, to mamy najwyższy wynik damage'a oraz expo w obu drużynach, więc no ta bitwa nawet przypasiła, wyszło nawet spoko, mimo tego, że nie uważam tego czołgu za jakiś tam evenement. A teraz naszym następnym pojazdem będzie siódemka. Jeszcze taka szybka sprawa, nie powiedziałem o szóstce. Tutaj w tym pojeździe warto założyć akcelerator silnika, ponieważ w tym pojeździe obrót już jest tam w miarę na fajnym poziomie. A jeżeli chodzi o siódemkę, no to tutaj moim zdaniem też lepiej założyć akcelerator silnika, bo też uważam, że ten jego obrót no jest w miarę sensowny. No i od siódmego poziomu zaczynają się te zmienione wyposażenia. Ja założyłem ulepszony stabilizator pionowy, żeby tym grał się na pewno przyjemniej. A co do pojazdu, no tutaj już ewidentnie jest tylko jedno dobre działo do wyboru, chociaż też widzę, że jest różnie, albo możecie wziąć działo z lepszymi parametrami, ale z gorszą penetracją oraz uszkodzeniami, albo działo, które no bardziej nadaje się do gry w zwarciu, ale też macie no na pewno poprawioną penetrację, poprawione uszkodzenia, ale macie gorsze DPM, celność, czas celowania. Moim zdaniem no najgorzej jest z tym czasem celowania, bo ten pojazd naprawdę czasami się zdarza nie trafić. Celność już trochę lepiej, mimo tego, że też nie jest jakimś tam fenomenem, to i tak na walce na blisko się przydaje. DPM 1800 no to pozostaje taki na 6 tierze, co już na 7 tierze, no nie jest jakimś tam mega ewenementem, chociaż i tak jest w miarę spoko. Jeżeli chodzi o moc silnika, no to już jest w miarę fajnie, myślę, że do tej prędkości maksymalnej da się rozpędzić, 14 do tyłu, więc też jest w miarę spoko. 33 stopnie obrotu zawieszenia jest też moim zdaniem wystarczające. No i co do pancerza, no to chyba możecie trochę się rozczarować na tym pancerzu. Dlaczego? No bo w dolną płytę prawie każdy będzie was przebijał, w garnek myślę, że też nie będzie problemu przebić. Ale największym problemem tego pojazdu jest wieża. Tutaj jak macie czołg, który ma dużo penetracji, albo załadujecie kolda, czy jesteście ósemką, no to wieżę przebić będzie bez problemu. No w ekrany kumulacyjne będzie gorzej, ale tutaj będzie można przebić normalnie koło jarzma. Naprawdę bardzo łatwo przebić ten pojazd. Kadłub też jest łatwo do przebicia wtedy, więc chyba pancerzowo ten czołg stoi najgorzej z całej chyba linii. Ale na pewno chyba się gra trochę przyjemniej niż tą szóstką, ponieważ mam jeszcze 9 stopni depresji przy zamontowaniu wyposażenia. A w tej bitwie wylosowano nam fabrykę duchów w trybie dominacji, losowanie z siódemkami oraz szóstymi tierami, co powoduje, że będzie to może bitwa nawet przyjemna. Pojedziemy oczywiście prawą stroną, ponieważ zazwyczaj czołgi jadą tędy. Aczkolwiek widzę, że większość pojechała jednak lewą stroną, więc pojedziemy lewą. Zaraz będziemy zjeżdżali z górki, więc poczujemy wiatr we włosach. Będziemy jechali w miarę żwawo. Chociaż w sumie nawet na prostej linii ten czołg może pojechać nawet fajnie. Jedziemy te 40 km na godzinę. To spokojnie 40 km na godzinę da się rozpędzić, więc to nie jest jakiś tam mega problem. Dobra, zdobywają nam bazę D, ale to nie jest na razie dla nas taki mega duży problem, ponieważ oni są za górką, więc tutaj i tak nawet nie będziemy, i tak nie byśmy byli w stanie tego zrobić. Dobra, mierzymy w tego M4 1D. Piękny strzał za 294, no uszkodzenia 310 już robią na 7 tierze robotę. To nie jest Black Prince, który strzela za zaledwie 160. Więc naprawdę walcząc z tym czołgiem można naprawdę coś tam trochę porobić. Teraz trzeba uważać na tego suba, on może w nas strzelić za 600, a nawet z HK za 900. Chociaż myślę, że z HK no, to by była lekka przesada, jakbym mógł mnie z HK przebić. Dobra, w Ticker Maxa strzelamy. No Ticker Max no, też ma w miarę sporo penetracji, ale warto powiedzieć, że szósty tier mnie przebija, no to jest trochę takie dziwne.
Dobra, w Dicker Maxa nie mamy już przestrzału. Wiecie co? Teraz jedziemy po tą Skodę. Zjeżdża, to Skoda dobra. On będzie nam walczył z naszym Tedekiem 7 tieru. Chińskim. Te chińskie Tedeki bardzo łatwo wybuchają, ten 7 tier szczególnie. Bardzo łatwo go wysadzić za fulla na przykład. Cyk. Piękny taktyczny hajaczek za 331. Czołg dobity. Zostaje tylko jeden czołg, ten CS-52 Lis, więc no bardzo szybko ta bitwa się potoczyła. Albo przynajmniej tak szybko po prostu to minęło. Czeka, jedzie? Nie, nie zdążyliśmy, żeby go strzelić. No w sumie powiem szczerze, nie było tutaj więcej do strzelania. Tutaj zrobiłem tyle, ile mogłem. To była maksymalna w ogóle możliwości. Mogłem jeszcze przymierzyć w tego M4 jeden teraz, ale to nie może zaliczyć tego błędu, tylko po prostu niezauważenie po prostu. I tyle. A jeżeli chodzi o tą bitwę, no to zwycięstwo. Zdobyliśmy od zegar trzeciej klasy. 1524 uszkodzenie, jedno zniszczenie. Wraz z kosztami zarobiliśmy 9914 kredytów, więc no do zarobków raczej średnio się nadaje, chociaż też można coś tam zarobić. Jeżeli chodzi o wynik drużynowo, no to jest to w naszym teamie drugi najlepszy wynik w bitwie trzeci. Pod względem expa, no to już to nie wygląda najlepiej, ale tak jak mówiłem, w tej bitwie raczej więcej nie dało się zrobić. Oprócz tego strzał w M4-1D, który i tak był za 100 i jeden frag, więc to też za dużo tej różnicy nie zrobiło. Więc zawalczyliśmy na siódemce, więc czas przejść do ósemki. No i szczerze, tak jak piątką, szóstką, siódemką, no to nie gra się najlepiej. Tak już od ósmego tieru naprawdę czołgi się naprawdę zmieniają. Zmienia się to w ogóle wszystko o 180 stopni i mogę powiedzieć szczerze, że ósmy tier jest naprawdę bardzo fajną, przyjemną ósemką. Myślę, że taki czołg idealny do grania. Jak traficie na wyższe tiery, na dziewiątki, no to myślę, że możecie grać im nawet jako med. Ponieważ mobilność jest w tym pojeździe nawet fajna. No 35 km na godzinę może nie robi szału, ale mamy 12 koni na tonę i to naprawdę, powoduje, że można tą prędkość osiągnąć. Obrót niecałe 32 stopnie, ale i tak moim zdaniem jest to wartość w miarę przyjemna. Jeżeli chodzi o działo, no to tutaj można od razu powiedzieć, że ewidentnie to działo jest lepsze. Mamy tak. Jak widzicie, poprawiono przeładowanie, DPM oraz penetrację. No jeżeli chodzi o parametry tego działu, no to ciągle czas celowania słabo. 5,1 to jest okropna wartość. Rozrzut na 100 metrów 0,4 to już jest fajnie. DPM prawie 2300, bardzo fajna wartość. Przeładowanie 8 sekund przy uszkodzeniach 310, no to jest fajnie. Chociaż te uszkodzenia 310 na 8 tierze, no to już nie wyglądają tak fajnie, ale ciągle nie ma tragedii. Na Goldzie 280, na HK 400. Przebicie mamy 215 na zwykłych, 265 na Goldzie, więc penetracja to jest naprawdę fajny plus. No i 60 na hajkach też fajnie, też nawet spoko. 9 stopni depresji działa, no to jest bardzo dobra wartość. Jeżeli chodzi o pancerz, no to pojazd no umie nawet fajnie odbić. Kadłub bardzo do twardym, no podłoga przyjmuje. Jeżeli chodzi o wieżyczkę, no to myślę, że przód fajnie odbija. Niestety na lewo, na prawo od wieży już łatwiej przebić. Szczególnie jak macie czołgi z lepszą penetracją czy Golda, no to jest łatwiej. Dlatego warto na tych pojazdach włożyć te wzmocnione pancerz zaraz zamiast starego montażu, żeby trochę utrudnić strzelanie pojazdów, które mają na tyle penetracji, żeby was przebić, ale na przykład nie na tyle, żeby na przykład wzmocnionym pancerzem mogło was przebić, więc te moduły na tych pojazdach warto założyć. I teraz klikałem bitwę, zaraz zagramy na naszym czołgu na mapie Castilia w trybie dominacja. No i losowanie z ósemkami oraz siódemkami, jak widać prawie cały czas losuje nas na topie. No nie liczę tego piątego tieru, na którym losuje mnie cały czas na szóstki, mnie losowało cały czas. Ale to chyba, to że mnie losuje cały czas na topie, to chyba jest spowodowane tym, że po prostu tyle razy mnie rzuciło na wysokie tiery, więc teraz cały czas będzie mnie chciał rzucać na po prostu topie. No i tutaj powiem szczerze, że no zrobiłem lekki błąd, bo zamiast pojechać na bazę A, to znaczy tam na górkę, to pojechałem tutaj, a ja nie lubię bardzo grać w tym miejscu, bo
Zostaje się tam właśnie z górki i jest potem. I potem łatwo bardzo stracić życie w tym miejscu. To jest dla mnie kurka, która nie ma sensu, ale no już tutaj zagrałem, to już jestem zmuszony grać w tym miejscu. Fałka widzę bardzo zbiera. Czy trafię tego AMX-a? No AMX-a nie trafię, nie ma szans. Su-130PM jest fajnie do przycelowania. Baczatilion Burask niestety za górką. Ale jestem z P1C, może z P1C trafię. Skoczył. Ale lekko mi zlagowało. Ale udało nam się go dobić. Mimo laga dobiliśmy z P1C. I mamy no pierwszy damage. Nie ma szału z damage'em, ale jest. Teraz tak, test pancerza. T34 ma penetrację 246 albo 248, niemal jak Tedek. Więc przebicie mnie to powinno być dla niego pestka. AMX M465 rykoszet. Dla mnie to jest trochę dziwne, że ten pojazd odbija. Lew nas przebija, więc jak widzicie, no pancerz w tej bitwie no nie pokazuje się zbyt dobrej strony. Czy AMX-a trafimy w garnek? Kurczę, cofną się. Niefortunnie się cofną. Dobra. Gościu, dobijesz lwa? Trzeba lwa dobić. Ale tak, żebyś nam nie zasłaniał. To by było fajnie, jakbyś dobił lwa, ale nie tak, żebyś się zasłaniał mi. To może ja dobiję lepiej. Proszę. Dobity 52 damage'a. No w tej bitwie to widzicie, że cały czas tylko dobijam. Chociaż oddałem te dwa strzały, bo widać 800 damage'a już zrobione. Teraz tak. Bok wie, że T34 strzelam za 307. IMX 1390 dobija. A ten przeciwnik w tym IMX 45 się odbija. Bok wie, że ISA-3. Nie wiem dlaczego to się odbiło. Przemierzyłem za nisko, dlatego pewnie. Spróbuję przemierzyć w kadłub. Cyk, trzeci frag. Teraz jedziemy po tego IMX-a. Nie ma co się bać jego. On jest małym zagrożeniem dla nas. Cyk, w garnek za 334. Lecimy teraz, lecimy. Teraz tak, AMX-a czy Su-130? Lepiej AMX-a dobić, bo on ma mniej HP, cyk. Taranem go. Słaby to był taran, no, nie udało się w ogóle nic zrobić. Cyk, dobijamy. Cztery fragi mamy, pięknie to się złożyło. Mamy drugą bitwę, gdzie zrobiliśmy cztery fragi. Chociaż w naszym szóstym też zrobiliśmy nawet 5. Jak w tej bitwie uda mi się zrobić 5 fragów, to będzie chyba w tej linii najlepszy czołg, ale od razu powiem, taki spoiler, to nie jest najlepszy czołg w tej linii, bo na pewno jest lepszy czołg od niego. Dobra. Lecimy go, hakiem go, cyk. I proszę Państwa, znowu bitwa, gdzie zrobiłem 5 fragów. Normalnie magia się dzieje w tym odcinku. Jak zrobiłem w odcinku 4 bitwy, no na odcinek zrobiłem 4 bitwy i wypadło 2 razy 5 fragów, no to naprawdę pokazuje, że coś się dzieje w tym odcinku. Ale dobra, nie opowiadajmy dalej, zmieńmy temat i powiedzmy o wyniku. No to bitwa zakończyła się zwycięstwem, zrobiliśmy 2312 uszkodzeń, znowu 5 fragów. Odbiliśmy 450 uszkodzeń, przede wszystkim ten AMX się odbił. No mówiłem, że ten pancerz no w tym pojeździe no nie ma szału, ale umie odbić. Odznaka drugiej klasy oczywiście, gdzie specjalista i medal Radleya Waltersa. W tej bitwie wraz z bonusowymi zarobiliśmy 29 941 expa, więc z kredytów. Więc już widać ósemką, no można coś tam zarobić. Nie jest to jakiś tam czołg, którym będziecie mocno stratni. Jeżeli chodzi o wyniki ogólne, to jesteśmy w naszym teamie najlepszym pod względem damage'a, ale drudzy w bitwie, bo Su-130PM zrobił o wiele więcej. Ale na szczęście expa mam najwięcej ogólnie w całej bitwie. Tutaj gościowi fajna bitwa wyszła, zrobił prawie 4000, więc można mu pogratulować. Dobra. Skończyliśmy bitwę 8 tierem, czas przejść do 9. No i druga bitewka na tym pojeździe, druga, bo zrobiłem jedną, ale no nie była jakaś tam fenomenalna, tylko pokazałem, jak ten pojazd odbija. Ale teraz wypada mapa Yukon, w której potyczko losowanie jest z dziewiątkami oraz ósemkami. Poprzednia była na dychach. No ale teraz pojedźmy tym pojazdem. No i właśnie o tym pancerzu wspomniałem, no to zapomniałem powiedzieć przed bitwą, no to jeżeli chodzi o pancerz, no to też jest fajny. Bardzo otwarta wieżyczka, mocna, solidna górna płyta,
No dolną płytę można przebić, ale ona nie jest jakaś tam mega duża. No powiedzcie szczerze, że ona nie jest jakaś tam mega wielka. No i też garnek mamy, ale też nie jest to jakiś tam mały problem, jakiś tam bezproblemowy jakby cel. Także jak widzicie, prawie same zalety. Fajne działo, dobry pancerz. Przyjemna mobilność. Kurczę, nie trafiliśmy, dobra. Włączamy adrenalinę, żeby mieć pocisk jako pierwszy. Gość się cofa, więc tutaj nie ma co wyjeżdżać, bo gościu na pewno będzie chciał. Gościu chce to wykorzystać, że mam garnek bardziej po prawej stronie, więc łatwiej będzie mu przymierzyć. Dlatego też pomyślałem bardziej inteligentnie, no i postaram się bardziej grać. O tak. Na szczęście gościu ten się odbił. A my spróbujemy to wykorzystać i go strzelić. Cyk. 348, trochę niepotrzebnie gulę załadowałem, ale wolę mieć gwarancję, że go przebiję. Dziwne, że gościu robi odwróconego sidescrapa. Myślę, że zwykły sidescrap byłby wystarczający. Charioter, cyk. 400 ileś tam. Niestety gościu nas przebił, ale no pokazaliśmy dolną płytę, no to jest... Oczywiste, że jak dolną płytę pokażemy, no to raczej łatwo przebić. Dobra. Gościu strzelił, więc można na niego wyjechać. Cyk. Nie wiem, po co gościu odbija tak w lewą stronę, ale to co on robi, to jest trochę głupie. Dobra, gościu strzelił. To wyjeżdżamy na niego. Cyk. Przebijam go w górną płytę. Max roll 500, bo użyliśmy tej umiejętności. 2, 1, 0. Bok wieży. Cyk. Dobijamy. Teraz musimy się obrócić, bo Conway może w każdej chwili nas wyjechać i dostać od niego możemy za 600. Dobra. Teraz gramy na wieżę. Chowamy się przed charioterem. Skoda 56 pisze barany. Jakie barany? Ja tu poprawnie wszystko gram, a gościu mnie wyzywa. Jeszcze. Dobra. Nieważne, nie będziemy czytali tych komentarzy po prostu i tyle. Conway znowu się wychyla. Strzelamy w niego za 377. Teraz musi nam polosować. Jak nam nie polosuje, to możemy nawet z nim przegrać. Więc tak. 1. 0. Cyk. Na szczęście ożyła nam się umiejętność strzał bojowy, dzięki czemu raczej, no nie pamiętam jak to się nazywało, ale ta umiejętność, dzięki czemu mamy ten maksymalny damage. Teraz się chowamy, bo tortoise bardzo szybko ładuje. Teraz włączamy golda, żeby na pewno ją przebić. Kurczę, no tak się idealnie skontowało, że go nie trafiliśmy niestety. Dobra. Tiger 2 na szczęście go dobił. A teraz jedziemy po T5-4 z Centuriona. Oczywiście najpierw zniszczymy T5-4, chociaż Centurion teraz się wychyla. On będzie łatwiejszym celem, więc strzelamy. 373. Dobra, jedziemy po Centuriona. Spróbujemy go może nawet staranować. Ale Tortoise był szybszy, niestety. To znaczy na szczęście, bo dzięki temu wygrywamy. Chociaż i tak, nawet jakby nie strzelił i ja bym strzelił, to byśmy i tak wygrali. Powoli głos siada, ale... Trzeba jeszcze zagrać na deszcz, ale jak widzicie, bitwa kończy się zwycięstwem. Zrobiliśmy 3431 damage'a, 2 fragi, odbiliśmy 1710 uszkodzeń, więc jak widzicie, pancerz daje robotę. Daje nam ta bitwa oczywiście oznakę trzeciej klasy. No jak widzicie, mamy medal wprawiony za przetrwanie 10 bitew z rzędu. Mam nawet 13 bitew z rzędu przetrwanych na tym pojeździe, więc jak widzicie, pojazd naprawdę bardzo trudno zniszczyć. Bardzo fajnie się tym gra. Jeżeli chodzi o zarobki wraz z kosztami, no to 5808 kredytów. No mogłem tam zarobić może trochę więcej, jakbym nie strzelił z golda, tylko ze zwykłego pocisku. Ale i tak tym pojazdem raczej za dużo nie zrobicie. No ale fajny czołg nawet for fun, więc warto go zrobić. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, no to jest to w bitwie najwyższy wynik pod względem damage, jak i expa. Tak samo w obu drużynach. Więc czołg dał sobie radę w tej bitwie. No i po zagraniu dziewiątkiem został nam oczywiście wisienka na torcie, końcowy czołg z drzewka, czyli Type 7.1, o którym powiem za chwilę. No i tak jak wspomniałem, naszą dychą jest Type 7.1. No i powiem szczerze, że z tych jakby lepszych czołgów od 8, no to chyba ten czołg no najmniej mi się spodobał. Ale i tak nie uważam, że ten czołg jest słaby, dla mnie po prostu jest ok, ale szału tam nie robi. No, co mnie najbardziej w tym kurzyło w pojeździe, no to zaraz wam powiem, ale
Zacznijmy od parametrów. Pamiętajcie, że mam wszystko założone, więc na pewno parametry będą lepsze niż w poprzednich. Więc czas celowania udało nam się zbić do wartości 4.0. Bardzo, bardzo myślę, że rozsądna wartość. Celność 0.31 też fajnie. DPM wyszedł nam niecałe 2600, więc myślę, że wartość wystarczająca. Przeładowanie mamy lekko ponad 9 sekund, co przy damage'u 400 jest ok. No i powiem szczerze, 400 damage'a na dyszce, no to nie robię jakiegoś tam mega szału. IS-7, do którego no można porównać ten pojazd, ma 460. Na goldzie mamy 330, więc duża różnica. Gold jest bardzo słaby. Hayaki mocniejsze 515. Jeżeli chodzi o penetrację, no to 255 na zwykłych mamy pociskach, na goldowych 330. I moim zdaniem 330, mimo tego, że wygląda ok, to jest słaba wartość, bo na 9 było więcej na goldzie niż tutaj, co jest naprawdę dziwną paranoją. Czołg na niższym tierze ma lepszą penetrację niż czołg na wyższym tierze. To jest dziwne. I tak moim zdaniem nie powinno być. Oczywiście zamontowałem stabilizator pionowy, ten ulepszony, dzięki czemu mamy lepszą deprecję działa. Mamy 2450 HP, nie mówiłem o HP, ale no raczej nie ma za dużo co mówić. No to jest moim zdaniem wartość raczej no standardowa. Na tych pojazdach oczywiście, tak jak mówiłem, zamontowałem ten wzmocniony pancerz, więc no już to nie wygląda aż tak dobrze, ale ciągle znośnie. Jeżeli chodzi o mobilność, no to jedziemy 40 km na godzinę, co przy mocy na tonę 16,2 konia na tonę, to jest ok. No i też prędkość obrotu kadłuba, oczywiście wszystko mam zaletowane 32 stopnie, więc prawdopodobnie jak będziecie grali bez wyposażenia, to będzie słabo. I może nawet spaść poniżej 30, co już dla mnie jest okropną wartością. Ale dobrze, no to jeżeli miałbym powiedzieć w porównaniu do IS-7, no to moim zdaniem jest to taki czołg, który ma przyjemniejsze działo od IS-7, ale no jest, powiem szczerze, trochę bardziej papierowo, bo łatwiej go przebić. Dlaczego? No po pierwsze, ten pojazd ma spory garnek, bardzo łatwo go przebić. No też jest dolna płyta, ona jest na tyle mała, że bardzo trudno ją przebić. Ale też jak załadujecie golda, no to bardzo łatwo przebić i nie ma problemu z przebiciem górnej płyty. Może nawet się wbić wieżyczkę, o wiele łatwiej niż wieżyczkę IS-7. Więc pancerzowo ten czołg wygląda trochę gorzej. Mobilność no też jest tak minimalnie gorsza, ale mamy za to przyjemniejsze działo, które nie sprawia jakiejś tam problemu z celnością, bo wiadomo, IS-7 ma takie działo, że często strzelasz nad czołgiem, pod czołgiem, na lewo, na prawo, a damage'a nie ma. A teraz omówmy bitwę. Mamy mapę czarne, złoto, tryb dominacji, losowanie z dychami, dziewiątkami. No tutaj nie ma co oczekiwać, nie ma 11 kierów, więc na pewno nas na dół stawki nie wylosuje. Może co najwyżej być bitwa na full dychy. No i na tej mapie oczywiście preferuję pojechać prawą stroną. No i teraz można lekko skonkluzować tą linię, czy warto robić ten pojazd, czy nie. Moim zdaniem powiem tak, że jeżeli chcecie taki czołg, no podobny do IS-7, taki szturmowy, albo po prostu do gry na wieżę, no to myślę, że to jest czołg spoko. Aczkolwiek to nie jest oczywiście taki pierwszy priorytet. Dla mnie jest to jakby mieszanka takiego czołgu szturmowego oraz takiego wieżowca. O, test LT jest na widoku. Na razie nie opowiadam o bitwie, ale słaba rolka, kurczę, strzelam średnio za 400, pulsowała 318. Ale słabo, naprawdę słabe losowanie. Teraz taki problem, kurczę, ten test LT tak się ustawił, że go nie wyjmę. Mogę ewentualnie go tak trochę postraszyć, na przykład wypchać go, może ktoś z naszego teamu go dobije. I na szczęście obieg 268 go dobija. Teraz się cofałem przed Jochem, bo on na magazynku ma 900 damage'a, więc on może zrobić nam spore zamieszanie. Teraz nie trafiamy, no trochę źle przymierzyłem, mogę lepiej przymierzyć, chociaż też ktoś się cofał, więc to był trudny strzał. Daj przez 7, czy go trafimy? Cyk, trafiamy 371. Joch na nas wjeżdża, musimy się cofnąć. 3, 2, 1, 0, gościu nas przybija raz i 2. Ale chyba z golda strzał, bo tak 810 mi tylko zrobił. Dobra. Pomożesz mi tą obiektem? Daj podobi na początku. Dobrze. Kurczę, nie pulsowało mi. Dobra. Muszę się cofnąć, bo Jok zaraz na mnie wyjedzie. 3, 2, 1. Muszę go dobić. Cyk.
teraz obracamy się na Jocha, bo on może w każdej chwili nas wyjechać, więc cofamy się, cofamy. Fajnie nam ten obieg 268 pomaga, no to to jest coś. Teraz tak. Teraz moim celem jest po prostu przymierzyć w tą stronę, poczekać aż Joch wyjedzie. Bo to jest najbardziej prawdopodobne, że on wyjedzie po tej stronie. Może też ewentualnie wyjechać na przykład bardziej z lewej, ale no to jest już mniej prawdopodobne, że to się uda. Dobra, widać jednak, że Joch kombinuje coś tam z lewej strony. Jedziemy, dobra. Kuś się wadało, ale jest grill, grill. Miejmy nadzieję, że nas nie przebije. Trzeba zasłonić garnek, żeby nas nie trafił oczywiście. Ale też mądrze gra, bo widzicie, że on mnie zajmuje. Strzeliłem go z hajka, niestety dobija mnie. No bitwa, powiem szczerze, nie najgorsza, chociaż no słabsze niż na 9, no to i tak uważam, że jest w miarę okej. Okay. Zrobiłem te 2300. No nie jest jakiś to oszałamiający wynik, ale na pewno można było zawsze zrobić 0, więc to też warto to powiedzieć. Prawdopodobnie to wygramy, szczególnie przez te punkty, bo zostało nam 60 punktów tylko do zdobycia, więc prawdopodobnie to zrobimy. Chyba że ktoś się uleje jak Knop i zginie, to jeszcze da się to przegrać, ale 1000 punktów wbite. Nawet już teraz mogą zaryzykować i postrzelać, ale i tak to za dużo nie zmieni, bo i tak bitwa zwyciężona. Fajna bitwa, może nie jest to najlepsza bitwa z całej linii, bo oczywiście 8 było lepiej, ale naprawdę fajnie się zagrało. Więc zwycięstwo. No i zrobiliśmy 2865 damage'a, więc spoko. Jedno zniszczenie, to było ten Type 6-1. No i po stejście zrobiliśmy 2190, no to widzicie, obiekt bardzo nam pomógł, bardzo fajna współpraca była z tym obiektem. Jeżeli chodzi o zarobki, no to wraz z kosztami 12243 kredyty, fajna wartość. No i widać, dychom da się nawet zarobić, pamiętacie, że mam też konto premium, więc też trochę zarobki się wzrosły. A więc jak widać, tym czołgiem nie musicie być stratni, naprawdę można tym grać spokojnie. No i w tej bitwie zrobiliśmy w naszym teamie drugi najlepszy wynik. W naszym teamie drugi najlepszy, w bitwie czwarty. Pod względem expa drugi najlepszy, standard był lepszy. Ale to była 9, jeszcze przeżył, więc warto. Fajna współpraca z obiektem, dałem mu emotkę. Dziękuję Ci bardzo za fajną walkę. I pozdrawiam Ciebie w tym obiekcie. No i dobrze, no to była właśnie bitwa na 10. Czas przejść do podsumowania całej linii. Dobrze, a więc moi widzowie, prawdopodobnie możecie to zauważyć. No to od 5 tieru do 7, no to czołgi może nie są jakieś tam mega przyjemne. Szczególnie te dwa pierwsze, no to mogą być problematyczne. 7 jeszcze da się tam coś ugrać. Ale od 8 tieru naprawdę linia robi się bardzo przyjemna, mamy fajną 8, mega mocną 9, nawet OP. No i dycha, która myślę, że na swoich tierach daje radę. Może nie jest to jakiś tam mega wymiatacz, myślę, że IS-7 może być lepszy. Szczególnie przez to, że jest twardszy i na pewno może trochę lepiej pojeździć. Ale myślę, że w porównaniu do na przykład takiego IS-4 czy na przykład no, E5, myślę, że będzie nawet lepszy. Nie będę tego oczywiście do Lewandowskiego porównywał, on też jest do gry na wieży, ale wiadomo, Lewandowski jest mega mocny, on ma bardzo dobre działo, bardzo jest fajny, więc warto o tym wspomnieć. Ale jak szukacie takiego pojazdu, może nie takiego priorytetowego, ale taki jakiś fajny pojazd do takiego uniwersalnego, który i umie na przykład grać na pierwszej linii, i umie grać na wieżyczkę, no to sądzę, że to będzie fajny pojazd dla Was. I myślę, że nie będziecie żałować. Sądzę, że pojazd jest warty uwagi. I ja też go naprawdę polecam. Chociaż to powtarzam po raz kolejny, ale uważam, że dycha jest spoko. Naprawdę warto ją zrobić. No dobrze, to jest ogólnie wszystko z tego filmiku. Trochę długi, ale myślę, że warto było to zrobić. Warto było doczekać do końca, więc dziękuję moi widzowie za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał. Oczywiście kliknijcie łapeczkę w górę, jeżeli się z tym zgadzacie. Napiszcie komentarz, możecie ocenić ten pojazd, całą linię, albo po prostu przywitać się ze mną, czy ocenić film.
No i kliknijcie subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek, żeby się nie pominać następnych materiałów na kanale. Może nawet kolejnego omówienia linii. Więc dziękuję Wam, do zobaczenia. Pa, pa.